Witam Państwa, moim Państwa dzisiejszym gościem jest pan poseł Ireneusz Zyska, poseł ruchu Kukiz 15, ten ruch. Właśnie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie pośle, często gości Pan w naszym studio, ale oczywiście nie bez powodu, ponieważ w jednej z ostatnich rozmów poruszyliśmy rzecz bardzo ważną, bardzo istotną dla mieszkańców naszego regionu, a mianowicie temat związany z wydobyciem węgla. Czy to jest możliwe? Bo bardzo nas Pan zainteresował właśnie tym zagadnieniem. Pani redaktor, Szanowni Państwo, no ja może usprawiedliwię w ten sposób, że jest to pewien pomysł. Budujemy wraz z zespołem nową strategię górnictwa dla Polski i chcemy na ten temat rozmawiać oczywiście z ministrami, z głównym geologiem kraju, z Uniwersytetem Wrocławskim, z Politechniką Wrocławską, z naukowcami, którzy od lat zajmują się górnictwem, z praktykami, a także chcielibyśmy sięgnąć po materiały archiwalne znajdujące się w archiwach państwowych dotyczące zdiagnozowania lokalizacji złóż węgla kamiennego w Polsce. A no, moja obecność i zainteresowanie tematem głównie z punktu widzenia Wałbrzycha, Nowej Rudy i byłego Zagłębia Dolnośląskiego. Ale wie Pan, że wlewa Pan w tej chwili nadzieję w serca wielu żyjących jeszcze górników, ich rodzin, którzy no, może by właśnie wrócili do pracy. Pani redaktor, tak, motywacja jest podwójna. Po pierwsze, według szacunków w Polsce znajduje się około 80-90% zasobów węgla kamiennego w Europie. Druga sprawa, tylko w Wałbrzychu i w Nowej Rudzie, na terenie Rzeczpospolitej, jest węgiel antracytowy, węgiel koksujący, o najwyższych warunkach, prawda, kalorycznych, które nadają się do, jako węgiel koksujący, żebyśmy mogli go przeznaczyć do koksowni, do produkcji koksu. I w związku z tym byłoby wielkim zaniechaniem, żeby nie podjąć prób wydobycia tego skarbu narodowego. Ale węgiel polski drugim, związany także z jego wydobyciem jest bardzo drogi. Drugą motywacją jest to, aby utworzyć miejsca pracy, bo proszę zobaczyć, że wielkim skarbem Wałbrzycha jest węgiel kamienny. Wałbrzych powstał na górnictwie węgla kamiennego, rozwijał się przez kilkaset lat dzięki temu górnictwu. No i tak można też spuentować, że poprzez zamknięcie wydobycia węgla kamiennego, zamknięcie kopalni w Wałbrzychu, no Wałbrzych został zdegradowany społecznie, zdegradowany gospodarczo. No ale trudno się dziwić przy takiej monokulturze, która występowała na tych terenach, zamknięcie tego wszystkiego, czym zajmowali się tutaj mieszkańcy, no wiadomo, że musiało się tak skończyć. Proszę Państwa, ja nie chciałbym uchodzić tutaj za jakiegoś fantastę i pomysłodawcę rzeczy, które są nierealne i niemożliwe do wykonania. Nie dalej jak przedwczoraj w wiadomościach telewizji publicznej w TVP1 był materiał filmowy, jeżeli chodzi o projekt budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie koło Oświęcimia. I ta kopalnia miałaby być realizowana na zasadzie eksploatacji takimi upadowymi, czyli nie mamy tradycyjnie budowanego szybu kopalnianego i później eksploatacji poprzez chodniki w kopalni, budowę chodników w kopalni, tylko upadowymi schodzimy w głąb na głębokość 400-500 metrów i tam jest eksploatacja poprzez nowoczesne kombajny sterowane być może z powierzchni. Czyli wydobycie tańsze, tak? Wydobycie przede wszystkim tańsze. Tutaj odpowiedź na Pani pytanie w zakresie kosztów eksploatacji. Wydobycie tańsze. Musimy też niestety, to jest bardzo smutna prawda, ale nasze koszty eksploatacji rosną poprzez cały szereg przywilejów dla górników. Ja mam przeogromny szacunek dla pracy górniczej, tym bardziej, że mój dziadek pracował 25 lat w kopalni tutaj w Wałbrzychu i wiem, jak ta praca wygląda, jak ona jest ciężka. Natomiast w tej chwili te przywileje, które zostały nadane górnikom chociażby w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej czy innych spółek, które eksploatują w ramach kopalni na Górnym Śląsku węgiel kamienny i nie tylko, również na terenie Lubelszczyzny, powodują, to są 13, 14, 15, 16, a nawet niektórzy mówią, że tych pensji dodatkowych jest 8, do 18 pensji w niektórych kopalniach. Ale to jest związane z docenieniem tej ciężkiej pracy, panie pośle. Tak, tylko proszę zauważyć, że firmy podwykonawcze
które na zlecenie kopalni realizują na przykład drążenie chodników, są o około 1/3 tańsze, jeżeli chodzi o wydobycie. I tą jedną, tej jednej trzeciej nikt nie zaoszczędza. Ta 1/3 stanowi zarobek dla kopalni, która zleca podwykonawcy wykonanie tej samej pracy. Także trzeba się zastanowić, to nie chodzi o to, żeby w tej chwili pogarszać sytuację zawodową górników. My musimy się zastanowić, czy w ogóle za 25, za 30 lat górnictwo w Polsce będzie możliwe do utrzymania, bo z przyczyn społecznych warto utrzymać miejsca pracy. To byłby poważny problem, gdybyśmy chcieli zlikwidować kopalnie z uwagi na koszty wydobycia, ale no też należy apelować do jakiegoś rozsądku. Mamy ogromny skarb w postaci węgla kamiennego. Ale nasza gospodarka muszą być konkurencyjne. Tak, nasza gospodarka polska jest uzależniona od węgla kamiennego na co najmniej 30, niektórzy mówią do 50 lat. Nie jesteśmy w stanie zrezygnować z węgla kamiennego, żeby jakby gospodarkę przestawić na inne tory. W związku z tym, jeżeli nie będziemy wydobywać taniego węgla dobrej jakości, to musimy go importować. Już dzisiaj jest rocznie 10 milionów ton węgla, jak importujemy z Rosji. W związku z tym trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy i spowodować to, żebyśmy wydobywali w nowych kopalniach, według nowej technologii, tańszy i dobrej jakości węgiel. Wracając do pomysłu, zamierzam już w najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w tym tygodniu, założyć zespół parlamentarny, który będzie się zajmował górnictwem węgla kamiennego. Chcemy być bardziej inicjatorami dyskusji na temat restrukturyzacji górnictwa w Polsce i też znalezienia metod reaktywacji chociażby górnictwa na terenie byłego Zagłębia Dolnośląskiego, żeby reaktywować to Zagłębie. Tutaj mamy bardzo cenny, tak jak wspomniałem, węgiel antracytowy. Ale jest jakaś zachodnia spółka, która już prowadzi próbne odwierty na terenie właśnie tam Ludwikowice, Nowa Ruda. Już zaraz powiem. I zamierzam przede wszystkim zaprosić do dyskusji głównego geologa kraju, ministra środowiska, ministra energii, żebyśmy wspólnie spróbowali odpowiedzieć na te pytania, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że to się nie wydarzy w ciągu 5 czy nawet 10 lat. Dzisiaj, żeby odbudować górnictwo węgla kamiennego tutaj dolnośląskie, no potrzeba co najmniej 10 lat, jak nie więcej kilkanaście lat, chociaż ta kopalnia, która ma powstać w Przeciszowie, a już jest, o której wspomniałem, już jest gotowy projekt tej kopalni, inwestorzy twierdzą, że pierwszy węgiel będzie wydobywany w 2020 roku, czyli za 4 lata. Tam są bardziej dostępne te złoża. W Wałbrzychu wiemy, że one się znajdują na większej głębokości, około 1000 metrów, ale dokładnie nie wiemy. To przede wszystkim trzeba zbadać poprzez nowe odwierty, zdiagnozować, jak te złoża są zlokalizowane, bo nie możemy sobie pozwolić na marnotrawstwo w zakresie eksploatacji, budowania nowych kopalni, wcześniej nie znając dokładnej lokalizacji złóż. To jest bardzo ważne. A firmy, o których Pani wspomniała, oczywiście są zachodni inwestorzy, którzy są gotowi zainwestować prywatne pieniądze, nie na koszt państwa, tylko prywatne pieniądze w celu eksploatacji tych złóż. Chcą zbudować nowe kopalnie również w naszym regionie, nie tylko, również na Lubelszczyźnie, a także na Górnym Śląsku. Tylko musimy stworzyć dobre otoczenie prawne i też takie zaufanie między państwem a prywatnymi inwestorami, dlatego że jeżeli prywatni inwestorzy zainwestują kilkanaście milionów złotych, być może kilkanaście milionów dolarów w przygotowanie eksploatacji złóż, w próbne odwierty, w badanie złoża, a potem się okaże, że państwo z niewyjaśnionych względów odmówi dalszej współpracy z takimi inwestorami, no to jest niedobry sygnał dla inwestorów. My musimy budować. A takie sytuacje miały miejsce? Wiem, że jest duże utrudnienia, chociażby duże utrudnienia w zakresie uzyskania koncesji? Nie tylko koncesji, ale samych uzgodnień, dokumentacji takiej administracyjnej związanej z przygotowaniem eksploatacji. Problem też jest z ustawą rewitalizacyjną, też z ustawą dotyczącą planowania przestrzennego. Wszystko ma znaczenie z uwagi na zabezpieczenie tak zwanymi filarami ochronnymi złoża, aby ono mogło być w ogóle eksploatowane, żeby były warunki potencjalne warunki do eksploatacji. Potem możemy w następnym dopiero kroku mówić o próbnych odwiertach, o poszukiwaniach, a dopiero na końcu w budowie samej kopalni jako takiej. Proces jest długotrwały i też opłacalność całego przedsięwzięcia należy mierzyć
czasowo w rzędu 20-25, być może więcej, 30 lat, a nie w kategoriach kilku lat, bo wtedy na pewno początkowo mamy duże nakłady inwestycyjne i trudno mówić o opłacalności. Ale zespół parlamentarny będzie przez Pana budowany oczywiście nie na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, tylko teraz. Tylko teraz i zamierzamy już też zapytać, to nie posłowie są od tego, żeby inicjować, pytać, próbować znajdować możliwości, rozmawiać przede wszystkim z ministrami, z tymi, którzy dzisiaj są decydentami i mają szansę również na to, żeby te skarby narodowe, jakie są pod ziemią... Tak, ale czy Pan już podjął takie rozmowy z ministrami chociażby? Rozmawiałem wstępnie, na razie w rozmowach kuluarowych z głównym geologiem kraju, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że były to rozmowy oficjalne. Także w najbliższym czasie myślę, że tutaj oficjalne pewne rozmowy zostaną podjęte, tak żeby stwarzać dobre zaplecze prawne, zaplecze administracyjne dla takich rozwiązań. Panie pośle, czy Pan jest o tym wewnętrznie przekonany, że uruchomienie kopalni na naszym terenie jest możliwe? Jestem o tym przekonany. Wiem też, że inwestorzy zagraniczni są już dalej zaawansowani w rejonie Nowej Rudy Ludwikowic-Kłodzkich i tam jest szansa, żeby taka kopalnia powstała znacznie szybciej, ale tutaj no, może dobrze, żeby pani redaktor też odnalazła tych inwestorów i niezależnie zapytała o możliwości, o szanse na realizację tych projektów. Ja nie chciałbym być jakimkolwiek lobbystą dla poszczególnych inwestorów. Podchodzę do sprawy z punktu widzenia interesu gospodarczego państwa polskiego i polskich obywateli, którzy tu konkretnie na miejscu, w naszym regionie znajdą miejsca pracy, tak samo na Górnym Śląsku, czy chociażby w Zagłębiu Lubelskim. No to pośle, my trzymamy kciuki oczywiście za ten zespół parlamentarny, za Pana pracę i za to, żeby no coś w tej materii drgnęło. Mam nadzieję, że to się uda i będzie Pan tutaj przychodził i tłumaczył właśnie naszym telewidzom. Znaczy, wolałbym, ja bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Wolałbym już informować opinię publiczną o tym, że mamy konkretne załatwione sprawy związane z tym tematem, które przybliżałyby nas do rozwiązań końcowych. Ważne jest również to, żeby rozmawiać z władzami samorządowymi, żeby przekonywać władze samorządowe, że temat jest warty podjęcia, bo bez decyzji lokalnych władz to jest raczej niemożliwe albo bardzo utrudnione, żeby można było reaktywować górnictwo węgla kamiennego na tym terenie. A Pan rozmawiał z władzami lokalnymi? Jeszcze nie podjąłem takich rozmów. Tutaj no, bardziej w tej chwili zaproszony przez Panią wyprzedzam. No, nie chciałbym w tej chwili władz samorządowych stawiać niejako pod ścianą, że już pewien temat wybrzmiał, a jeszcze nie rozmawialiśmy w tej sprawie. Ale no, na pewno uważam, że warto się tym tematem zainteresować. Myślę, że mamy wszyscy wspólną świadomość tego, chociażby jakie wartości, jakie złoża węgla kamiennego są w rejonie Wałbrzycha i zaniechanie podjęcia prób eksploatacji no, byłoby wielkim błędem moim zdaniem. Także jestem przekonany, że władze samorządowe zarówno Wałbrzycha, Nowej Rudy i tego naszego regionu są świadome i też zależy wszystkim na rozwoju gospodarczym, na rozwoju społecznym w naszym regionie, co się wiąże też z powstaniem nowych miejsc pracy, że te rozmowy zostaną podjęte. Na pewno jest to bardzo ciekawy temat dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, ale nie mniej ciekawym tematem, tylko dotyczącym oczywiście ogółu obywateli naszego kraju, jest program 500+. I mam takie pytanie do Pana, no, związane z realizacją tego programu. A co będzie, jeżeli pieniądze, które trafiają do tych rodzin, szczególnie oczywiście potrzebujących i nie tylko zresztą, zostaną spożytkowane w sposób, no, nazwijmy to, niecny? Pani redaktor, uważam, że trzeba mieć zaufanie do obywateli. Nie można z góry zakładać, że pieniądze będą, no, nazwijmy to, nieprzeznaczane na dzieci, tylko na inne cele. No, tak czy inaczej można powiedzieć, że
rodzina jako taka ma swoje potrzeby, więc jeżeli w danym miesiącu pieniądze będą wydane generalnie na konsumpcję w rodzinie, to i tak dziecko z tego korzysta. No chyba, żeby miały być przeznaczane w ogóle na jakieś inne... Na alkohol, proszę pana. Tak, w ustawie jest taki wentyl bezpieczeństwa związany z tym, że jeżeli już tutaj pomoc społeczna, myślę, że też to wiąże się z tym, że dystrybucja tych środków ma być realizowana przez ośrodki pomocy społecznej. Jeżeli pracownicy socjalni, pracownicy, którzy docierają do rodzin zagrożonych pewnymi dysfunkcjami społecznymi, tak nazwijmy, zauważą, że pieniądze te są nieprzeznaczane na potrzeby związane z wychowaniem, z utrzymaniem dzieci, także mogą być te środki odbierane tym rodzinom w skrajnych przypadkach. Nie ma do końca definicji w ustawie podanej, jak to ma się odbywać i jakie warunki miałyby być spełnione, gdyby taka sytuacja nastąpiła. No myślę, że tutaj już praktyka i doświadczenie pracowników opieki społecznej będą brały górę i w tych sytuacjach ocena indywidualna powinna być brana pod uwagę. Czyli wiele pracy tutaj w rękach, czy pracowników socjalnych, tak? Myślę, że tak, ale generalnie nasze społeczeństwo bardzo oczekuje na ten program. Ja osobiście spotkałem się w rozmowach z wyborcami, z mieszkańcami, którzy bardzo pozytywnie się wypowiadają. No już po prostu ludzie widzą niemalże oczami wyobraźni, że te pieniądze do nich płyną. A jak wiemy, społeczeństwo polskie nie należy na tle społeczeństw europejskich do zamożnych, stąd też jest wielkie zapotrzebowanie i oczekiwanie na uruchomienie tego programu. Ja już w Państwa studiu mówiłem o pewnych niedoskonałościach, ale nawet ostatnio słyszałem w minionym tygodniu słowa pana prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, że jest możliwa korekta programu, poczekajmy na uruchomienie, zobaczymy jak z pierwszych miesięcy, jak on jest realizowany, na pewne raporty z wykonania programu. I też zapowiedzi chociażby właśnie lidera partii rządzącej, że jest możliwa korekta objęcia tym programem większej ilości dzieci, daje szansę na to, że ten program będzie bardziej taki sprawiedliwy, społecznie adresowany do wszystkich rodzin w Polsce. Oczywiście nasze ugrupowanie też krytykuje ten program z tego punktu widzenia, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie środków w kieszeniach mieszkańców poprzez kwotę wolną od podatku, czyli nie zabieranie pieniędzy obywatelom. To też jeden z postulatów wyborczych PiS-u. A potem, tak, nie zabieranie pieniędzy obywatelom, a potem wtórna redystrybucja tych środków, też kosztowna, bo trzeba kilka tysięcy pracowników nowych zatrudnić, żeby te środki przekazać mieszkańcom, a też, jak pani wspomniała, tutaj rozmawialiśmy, że istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego spożytkowania tych środków przez niektórych obywateli, przy czym trzeba zauważyć, że są grupy społeczne, chociażby rolnicy, którzy z takiego rozwiązania byliby wyłączeni, bo rolnicy nie płacą podatku dochodowego, tam jest inny sposób opłacania podatku, jest podatek rolny, także tutaj trzeba byłoby inną formułę zastosować. W tym przypadku tej grupy społecznej ta pomoc musiałaby do rodzin rolniczych być kierowana bezpośrednio. Ale generalnie lepiej pozostawić pieniądze w kieszeniach obywateli, niż im je zabierać, a potem niejako od państwa dawać i stwarzać taki miraż, że oto dzięki dobroci państwa obywatele coś dostają. Ale minister Morawiecki podkreśla, że właśnie te pieniądze i tak wrócą w ręce obywateli, gospodarka się napędzi. No na pewno, tak. Na pewno. Myślę, że sama konsumpcja związana z zakupem podstawowych środków żywności, nie tylko podstawowych środków potrzeb takich bieżących, codziennych potrzeb mieszkańców, spowoduje znaczne nakręcenie gospodarki i te pieniądze zostaną wpompowane właśnie w obrót gospodarczy. Dobrze, pośle, wiem, że pan się śpieszy. Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę, zresztą bardzo interesującą z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu. Ja będę pana tutaj zapraszać sukcesywnie i pytać o postępy prac w tej materii. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem posłem Ireneuszem Zyską, który reprezentuje ruch Kukiz 15. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Jeśli mogę, pani redaktor pozwoli, to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Wałbrzyszan na organizowany przez nas, czy przeze mnie również współorganizowany bieg tropem wilczym, który odbędzie
znajdzie się w Świebodzicach na Pełcznicy, przy czym jesteśmy o tyle atrakcyjniejsi od biegu organizowanego w Wałbrzychu, że u nas jest dystans na 10 km, także wszyscy wyczynowi biegacze znajdą tam to, czego szukają. Trasa będzie wyznaczona co do centymetra, bo jest to punkt honoru. Ja pobiegnę na biegu tym honorowym 1963 metry. Nie mam niestety czasu i możliwości, żeby moją kondycję poprawiać, ale myślę, że za rok, kto wie, może 5 km, na razie 1963 metry. Wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w biegu. Dziękujemy Państwu za uwagę i proszę trenować przed biegiem. Już za tydzień, 28 lutego.